Kup sobie statyw, kurwa. Mam. No to kurwa. No i trzymaj. Stary, czy będzie? To wrzucisz. Oho. O, to musisz wyciąć. Naszła mnie taka myśl, że spróbuję tak jakby amerykańskiego testu fitness, czy bym się dostał z moim aktualnym przygotowaniem, czyli brakiem tego przygotowania i Karol pobiegnie ze mną. W sumie pobiegnie, czyli już mam z rodzinem pierwszą konkurencję. No, ale bez przedłużania. Są trzy konkurencje, pompki i w dwie minuty macie zrobić jak najwięcej pompek i żeby zdać, to jest chyba coś koło, ile było, 40 coś? Jakoś tak, chyba 40 coś, żeby zdać tak najlepiej to jest chyba 77, jakoś tak? No. Gdzieś pewnie wrzucę tu normy. Później są brzuszki też przez dwie minuty, żeby zdać też jest chyba koło 50. I brzuszki nie są na końcu? Nie, na końcu będziemy biec, no później. No i na koniec jest bieg. I ten bieg jest na koniec dlatego, że po tym biegu ja już będę umierał, także nie dałbym rady nic zrobić. I jest, są to 2 mile, czyli około 3 km 200, a to kółko, a 400, więc zrobimy 8 kółek. No. I ja ogólnie w ogóle nie biegam, biegałem kiedyś, jak się przygotowałem do sprawnościowych na WF-ie. Jedynie teraz, gdzie biegam, to w sumie do żabki po czekoladę. I no, to się będzie ciekawie, bo nienawidzę biegać. Co więcej, jeśli zostawicie 30 lajków, to nagramy jakiś inny challenge, nie? No. Nagramy. Nagramy też taki coś podobnego, może jakiś krom. Tylko bez biegania. No. Żeby było ciekawiej, jest 5 stopni, a my będziemy biegać nago. Żartuję, będę biegać u Legnicy. No. Dobra. Tego nie było w kontrakcie. Możemy zaczynać? Chcesz robić pierwszy, drugi, czy rzucamy monetę? Rób pierwszy. Robić pierwszy? Fuck. Myślałem, że będzie troszeczkę emocji, wiecie, to jakaś... Dobra, pieta. Rzuć monetą. Tak? A kurwa, nie mam portfela w sobie. To biegnij. A ty masz? Nie. A jeszcze tak, jak mi słabo poszło, to ja jestem po treningu i dzisiaj robiłem ciąg i dół ciała, także wiecie, to wszystko ma wpływ. Ja mam złamany piszczel. On ma złamany piszczel. Kaltenuje szachy. No, ja trochę trenuję na siłowni, trochę trenuję boks, trochę nie trenuję, czasem trenuję, czasem nie. Oho. I zobaczymy. Tego się nie spodziewaliśmy. No, i ogólnie jest... Mówiłem wam, że jest 5 stopni, ale wiecie, prawdziwi komandosi nie boją się 5 stopni, nie boją się deszczu, nie boją się wcześniejszych treningów. Zresztą nie wiem, czy się nie boją, bo nie znam ich. Ale pewnie się nie boją, nie? Tak. No, dobra. To zaczynamy od pompeczek. Ja będę pompował. Pani piszą. Szczerze mówiąc, nigdy jakoś nie robiłem tak na maksa. Obstałem, że zrobię tak... 20. Jakbym zrobił 60, to byłoby spoko. A więc zrobił tak 70, o, to już byłoby, wiecie, kozacko. A, i pompki mają być ogólnie do samej ziemi. I możecie nóg opuszczać, w sensie kolanami dotykać. Możecie jakoś się tam gibać, w sensie... Jak już ciężko mam wytrzymać, ale nie możecie się opuścić przez 2 minuty. No. Dobra, nagrywa się w ogóle? Ej, poczekaj, bo to mnie gniecie. Mała zmiana planów, kauczuk mnie gniecie, więc będę robił na kostce. Ale zimno, oj. To był zły pomysł. Mów. 3, 2, 1. Za 20. Ile masz? 40. Tak. Now. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Oh fuck, jakie kardio. Nie było tak źle, ale... Ile było? 71, jeśli dobrze liczę, ale jeszcze policzę i wam pewnie wrzucę. Ojoj, jak mi cycki spuchły. Ojoj. Nie było źle. Aż czułem, że mam domsy po
torkowym treningu chyba. Torkowym, no. Co masz? Domsy. Czy to są tak zwane zakwasy, nie? To się. No jak coś. O! Szybka ciekawostka. O! 4, 3, 2, 1, start. Dawaj 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uff. Jak? Oho. A przy ilu mniej więcej? Co? Przy ilu się zgubiłeś? W sensie, nie przestałeś liczyć? Wydaje mi się, że było 80, co? 80. O. Więcej niż ja. Jak wrażenia? Zdaliśmy, nie? Zdaliśmy, no. Ty chyba nawet na maksa, bo chyba 77 jest. Tak? Nie, zobaczymy, rzucimy na nim. Ja się troszeczkę odpocząłem, więc pewnie zaraz polecimy z brzuszkami. Tylko tak kminie, gdzie tu się zaczepić. Na trawie? Czy... O, tam się zaczepimy. Chyba będzie git, bo tu jest tak podwyższone. No. Także lecimy sobie z brzuszkami. Kamery postawię na statywie, żeby... Stała. Trzymał nogi. Czy tam zrobimy? No zobaczymy. I tak samo jest czas 2 minuty. A tak jakby to ile punktów się dostaje za ile ten, to wam tu rzucę. Chyba 50 paru jest zdanie, nie? Nie pamiętam. Nie. No. 5, 4, 3, 2, 1. Jak się czujesz, Piotrze? O, spoko. Na początku się wydaje, że tak fajnie idzie. Tak pierwsze 30 tak szybciutko idzie. A później jak byłem tak około 50. To już było tak, o. Wydaje mi się, że było około 64. Ale pewnie jeszcze dokładnie wam policzę i wrzucę. Więc pewnie zdaję. No. Więc no, tego od, się... Od 40 było jakoś? Albo od 50 jakoś, nie wiem. Coś tak. Najgorzej będzie z bieganiem. 3. Go. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O kurwa. Jak myślę, że tak koło 15 było, nie? Koło 30 może, no 70 chyba. O. Nie wiem. Tu też więcej. A on tak specjalnie robi drugi, wtedy wie ile ja zrobiłem i może... I może zaś robić więcej, no. No sprytnie. Teraz najgorsza część, czyli bieganie. Patrzcie ile tego jest. A to jest tylko jedno kółko. Nienawidzę biegać. Zdaje się chyba od 17 minut. A taka super cena jest chyba około 13. Oho. Myślałem, że będzie zajwaliste intro. Jak się tak wywali przez to, wiecie. Cicho bo idzie. No wracając do rzeczy, myślę, że 17 minut.
Myślę, że może na styk się wyrobię. Ja jeszcze 4 km po tych. Kutkami teraz biegłem. Tak, no mam 4 km. Jeszcze my w ogóle ten. Z Zamości 50 km przybiegliśmy. Także wiecie, troszeczkę dajcie nam tak jakby fory. Kurde, jest zimno, o Jezu. Oczywiście jako naczelny, że tak powiem, organizator tej imprezy pozwalam używać słuchawek i muzyki. No i tyle. 3, 4. Sekund po czasie. Koniec. Koniec. 17:20 coś. Jak się czujesz, Piotrek? 17:20 coś. Ile? 17:20 coś. Warto było szaleć, tak? No, ciężko mi oddychać, bo... Mówiłem, że będzie kaszlał. Kolka mnie przyszedł już zupała. 17:20? No. Kurde, ej. 20 sekund. Tak prawdę się nie zmęczyłem. Wszystko udawałem. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej. Tak? Że około 20 minut będzie. Ale pierwsze rzeczy były w miarę spoko. Po trzecim już mnie zaczęła łapać kolka. Czasem myślałem, że takie tempo sobie utrzymam. I dwa ostatnie przyspieszę. A już tak, że przyspieszyłem ostatnie. I tam już, jak widzicie, tam. Jak zostało jakieś 150 metrów, to mi akurat drop wszedł. I tak zacząłem biec, że myślałem, że płuca wypływa. Teraz się cieszę, bo ty będziesz biegł. Ja w sumie też się cieszę, bo mi zimno jest. Myślę, że to 17 minut. Dałbym radę zrobić, ale musiałbym biec ze stoperem i mniej więcej widzieć, jak mi idzie. Wtedy bym jakby wiedział, kiedy przyspieszyć i tak dalej, jak tempo utrzymać. Ale i tak jestem zadowolony. Poszło lepiej niż myślałem. Co obstawiasz? Ile minut? Nie no, biegnę, żeby dać radę, żeby nie zdechnąć. A nie mówisz ile minut, tak mniej więcej? Co? Ile obstawiasz, że w ile minut? Tak twój typ. Nie no, myślisz, że tak 17. Że wyrobisz? Że około 17, no. 3, 4, nie padę. Oj, dawaj Karol, masz radę. Może bym z nim pobiegł? O chuj, biegnę z nim! Nie, może tu już biegł, nie będę biegł. No, dajcie spokój. On ci czwarte, a ma 7:43. Witajcie, wiesz, już w materiale powiem wam, dlaczego nie warto biegać po bieżni. Widziałeś go? Dawaj, dawaj. Oj, jak? Umieram. Ile było? 15:50. O kurwa, ładnie. Najsik. Zadowolony? No, szybut mi się rozwiązał przy trzecim, a już nie dałem rady go związać. Ładnie, miałeś ciągle praktycznie 2 minuty na okrążenie. Czułem, tak, no, takie miałeś praktycznie takie same tempo, więc no. Oj, w ostatnim już myślałem, że umrę. Przyspieszyłem.
jak przy tym przeostatnim? Hmm? Też tak się czułeś, kurwa. No, a przy ostatnim... Byłem w takim, takim kresie, w wytrzymałości. Ale zdziwiłem się, że jeszcze dałem radę taką setę walnąć, bo tak w sumie te 150-200 metrów tak mi się udało jeszcze przyspieszyć. No, ja już sobie powiedziałem tam, jak byłem, że kurwa nie przyspieszam za chuja, że zaraz padnę. Ale jednak, jak już czujesz, że meta zaraz, to... Jakbym w sumie łatwiej jest dużo, jak masz czas przy sobie, nie? To wtedy masz całe to tempo. I tak pominiłem, że te... Ile miałem? 17-30 jakoś, 20. Nie? 20. No, to te 20 sekund jest do zrobienia. No. Także co, ty zdałeś wszystko, a nie zdałem biegania. Czyli ja nie idę do armii, a ty idziesz. Ok? USA, czekajcie na mnie. No, już niedługo. Już niedługo. Już niedługo vlogi z USA. I tak dalej. Jak wrażenia? Zmęczony, ale zadowolony, spoko wyszło. No. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze. Ja ogólnie w sumie też. No pompki spoko całkiem, brzuszki też w miarę. Ten bieg tak w sumie spodziewałem się, że tak będzie. Myślałem, że może być nawet gorzej, ale o dziwo jest spoko. No to po treningu jeszcze, nie? No. I ten. No i cóż, to w sumie będzie na tyle w tym materiale. Ciekawe ile on trwa, a pisałem tak 15-20 minut. I standardowo, jeśli materiał się podobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Jeśli wbijecie tak te, no wcześniej powiedziałem 30, no tak wbijecie te 30 lajków, nagram jakieś inne. No. Ja 35 chcę. O, chcę 35. Do niego dajcie jeszcze 5. Oj, zaparowało trochę. Mi wystarczy 30. No. Dobra. Także dzięki za oglądanie. Pozdro.